Kolejna rzecz, jaka widzę, to, że chrześcijanie bardzo dużo mówią o łasce Bożej, że w kółko wszędzie głosi się łaskę Bożą i że takie, wiecie, są dwa nurty, tak, że jedni bracia głoszą łaskę i widać, że naprawdę żyją tą łaską, tak? Naprawdę rozumieją tą łaskę i jakby pokazują cenę tej łaski. Że łaska wymaga od nas tego, żebyśmy z nią współpracowali, żebyśmy weszli pod Boże standardy, żebyśmy byli posłuszni Ewangelii i że łaska uzdalnia nas do zerwania z grzechem, do nienagannego, świętego życia, do uświęcania się, do stawania się każdego dnia bardziej podobnym do Jezusa Chrystusa. I jakby łaska, która od człowieka też wymaga, która niesie ze sobą pewną dyscyplinę duchową, bez której nie ma chrześcijaństwa, i która człowieka podnosi, nadaje mu wartość w Bogu i sprawia, że on wchodzi w takie miejsce posłuszeństwa i zaczyna wypełniać swoje powołanie i wychodzić z problemów życiowych, z których po ludzku bez Bożej pomocy i bez Bożego wsparcia nigdy by nie wyszedł. A także są ludzie, którzy głoszą taką łaskę, że jesteś zbawiony za darmo, z łaski, przez wiarę, że Bóg za ciebie umarł i że jeżeli już narodziłeś się na nowo, to właściwie nie ma znaczenia, czy grzeszysz, czy nie grzeszysz, bo Bóg cię i tak kocha, bo idziesz do nieba, bo krew Chrystusa przykrywa twoje wszystkie grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, a więc nawet jak pozwolisz sobie na jakąś niesprawiedliwość, na jakieś odstępstwo, na jakieś zwiedzenie, to Bóg finalnie cię odnajdzie, przyprowadzi do siebie, obmyje, postawi na prostej drodze, a jak tego nie zrobi, to nawet jak będziesz szedł krzywo, to finalnie dotrzesz do celu, będziesz zbawiony i chociaż będziesz miał gorsze życie tu na ziemi, to nie będzie to miało wpływu na twoje życie wieczne, na twoje zbawienie, no bo przecież nic do tego nie możesz dodać, do tej łaski. I to jest głoszenie takiej łaski, która jakby pozwala człowiekowi żyć byle jak, funkcjonować byle jak, podchodzić do ofiary Jezusa lekko, lekko do grzechu, lekko do folgowania sobie w różnych rzeczach, a także lekko do naszych upadków, które każdemu z nas się zdarzają, zrzucając wszystko na Jezusa, na ofiarę krzyża, mówiąc, że Bóg jest takim trochę niedowidzącym dziadkiem, który już się na nikogo nie gniewa, od nikogo niczego nie wymaga, od nikogo niczego nie chce i że właściwie nic nie musisz. I powiem wam, że gdyby na przykład w wojsku powiedziano żołnierzowi, że on już jest żołnierzem, że już jest w koszarach, że ma tutaj kapitana, który o wszystko zadbał i wobec tego, czy on się wysypia, czy się nie wysypia, czy ćwiczy swoje umiejętności, czy ich nie ćwiczy, czy je zdrowo, czy je niezdrowo, czy umie strzelać, czy nie umie strzelać, czy umie się posługiwać nożem i różnym sprzętem wojskowym, czy w ogóle się nie chce tego uczyć,
Czy w ogóle strzeli do wroga, czy do swojego, czy do siebie, czy do zwierząt, tak? To w ogóle nie ma żadnego znaczenia, że w sumie jest żołnierzem, tak? Jak się mówi do chrześcijan, że są dziećmi Bożymi, no i właściwie łaska wszystko załatwia, i ten żołnierz nie musi się za bardzo tam starać, spinać. I może być spokojny, to taki żołnierz, jakby poszedł na pierwszy front, to by zginął. Nie wiedział, jakby się zachować, jak miałby korzystać z narzędzi, nie miałby żadnych umiejętności, nie wiedziałby po prostu, jak się odnaleźć w atmosferze konfliktu, w atmosferze wojny. I tak samo trochę jest z tą łaską, i fakt, że ci ludzie mówią, że Jezus Chrystus załatwił wszystko na krzyżu, rozbroił wszelkie władze, zwierzchności i panowanie, to zdajemy sobie sprawę, że mimo tego, że w duchu jesteśmy nowi, jesteśmy zbawieni, dostajemy Ducha Świętego wraz z nowym narodzeniem i z przyjęciem niezasłużonej Bożej przychylności w takiej formie, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy na krzyżu, to jednak chodzimy po tej ziemi w ciele i w duszy. I o ile dusza wymaga uświęcenia, żebyśmy nie dawali przystępu diabłu, i wiele fragmentów z Pisma o tym mówi, o tyle ciało musimy codziennie krzyżować, zapierać się siebie, swoich ziemskich pożądliwości, pragnień, potrzeb, brać swój krzyż i naśladować Jezusa. I właśnie łaska nas do tego uzdalnia, i wiemy, że jest pewnego rodzaju walka na tej ziemi, w naszej duszy i w naszym ciele, i Bóg za nas tej walki nie wygra, a łaska, którą dostaliśmy, wyposażyła nas w narzędzia i uzdolniła nas do wyjścia zwycięsko z każdej potyczki. I my, żeby się ostać na tej ziemi, żeby nie osłabnąć w wierze, żeby się nie zgorszyć, musimy podjąć tą walkę i podjąć ten trud współpracy z Bogiem, uświęcania się, zapierania się siebie i wzrastania w wierze. I to wymaga od nas dyscypliny, na przykład regularnych modlitw, brania postów, zrezygnowania z pewnych rzeczy, które odciągają nas od świętości, od wiary, i za to się płaci cenę. I to jest inna cena niż ta, którą Jezus zapłacił na krzyżu za nasze grzechy. My kładziemy swoje życie dla Niego, i nasze życie nie należy już do nas. I życie takim życiem wcale nie jest życiem prostym, sielankowym i bez wysiłku, ale wymaga od nas pewnego trudu, a łaska nas uzdalnia do tego, żeby wejść w ten trud dyscypliny i zwyciężyć, aby dojrzeć do pełni wymiarów Chrystusowych. I właśnie widzę takie dwie szkoły i dwie nauki o łasce. Jedna nauka jest przedstawiana w sposób wypaczony i niebiblijny. Pokazuje takiego taniego Jezusika, straganowego lizaka na patyku, którym można się pocieszyć i przykryć każdy grzech, bo Bóg cię kocha. A widzimy też taką łaskę, o której mówił święty Paweł, że mówi, że pracował więcej niż ci wszyscy ludzie, których spotkał. Ale nie on pracował, ale łaska w nim, która go do tego uzdolniła. I widzimy Pawła, który
chodził w łasce i znosił prześladowania, był poniewierany, poniżany, traktowany jak śmieć, nie miał swojego stałego miejsca, nie miał rodziny, brał posty, zapierał się siebie, nie szedł za własnymi pożądliwościami, a finalnie łaska uzdolniła go do tego, żeby oddać swoje życie za Ewangelię dla Jezusa. I tutaj jakby takie dwa nauczania się pokazują. Jedno jest całkowitym oszustwem i takim nawijaniem makaronu na uszy. I ludzie, którzy głoszą taką tanią łaskę, robią to tylko po to, żeby usprawiedliwić swoją nieprawość, swój grzech. A drudzy chcą, żeby ten brat wzrósł w wierze, żeby dojrzał, żeby był silny, że mówią o łasce, która właśnie opiera się na Bożej mocy. Powiem wam, że popatrzcie, Duch Święty jest duchem mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Gdybyś w każdej dziedzinie swojego życia, czy to praca, małżeństwo, rodzina, wychowanie dzieci, jakieś rzemiosło, które robisz, zadania, które masz każdego dnia, gdybyś do tego tak podchodził lekko, a zrobię, nie zrobię, jak zrobię, to będzie dobrze, bo przecież ważne, żeby to było jakoś tam wykonane, a nieważne jak, Bóg i tak będzie w ogóle ze mnie zadowolony i się w ogóle będzie cieszył, że ja coś chcę robić. I byś podchodził tak lekko do różnych zadań, tak, do dyscypliny dnia codziennego, do życiowych spraw, to nic byś nie osiągnął. Nawet sportowcy wiedzą, że aby osiągnąć coś, aby zdobyć złoty medal, to jest 1% talentu, a 99% to jest wysiłek. Tak samo łaska jest jakby tym talentem od Boga, czymś niezbędnym, bez czego nie da się podjąć ludzkiego wysiłku, ale w Boży sposób. Ludzkiego wysiłku, ale opartego o fundament i skałę, jakim jest Chrystus. I właśnie na tym fundamencie my budujemy. Zauważcie, że fundamentem jest Chrystus i Bóg jakby przez łaskę stawia w fundamencie naszego życia Chrystusa, ale jak nasze dzieło będzie wyglądało, czy to będzie siano, drogie kamienie, to już zależy od nas, co my tam zbudujemy na tym fundamencie. Natomiast każdy inny fundament jest do rozwałki, bo możemy budować tylko na Jezusie i budowle tylko i wyłącznie na Jezusie oparte i dla Jezusa podobają się Bogu i w tym sensie łaska uzdalnia nas do pracy. Daje nam fundamenty, ale to my jesteśmy budowniczym i w dużej mierze od nas zależy, na ile pogłębimy naszą modlitwę, na ile będziemy chcieli słyszeć Boga i być Jemu posłuszni, pójść za Jego głosem i za Jego prowadzeniem. I tutaj jakoby są dwa nauczania, które ja bardzo szybko odróżniam, bo czytam Biblię. No i życzę tego każdemu bratu, żeby też miał takie rozeznanie, żeby potrafił przyłożyć Słowo Boże do tych wszystkich
nauczań, szkół, nauczycieli, których jest teraz setki, i wybrać to, co zgadza się ze Słowem Bożym. No i to taka kolejna rzecz, jaką widzę w Kościele Bożym.